Ale jaką minę? Przepraszamy za małe opóźnienie, jak to zwykle przy takich kongresach bywa, ale jako, że jesteśmy w sali Rzym, musimy poczekać na jedynego prawdziwego Włocha w naszym gronie, czyli pana Gianniego Pittelle.
Także, który powinien być za chwilę, już zaczynamy. Dobrze, proszę Państwa, podejmujemy decyzję, że rozpoczynamy. Pan Gianni Pitela do nas dołączy, ale czas leci, szkoda, żeby go tracić. Bardzo prosimy o zajęcie miejsc. Proszę Państwa, ja nazywam się Ireneusz Bill, jestem dyrektorem Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europa i będę miał bardzo dużą przyjemność poprowadzić dzisiejszą dyskusję w ramach Kongresu Lewicy na temat Europy przyszłości. Jak wiemy, Polska jest od zawsze geograficznie, kulturowo, cywilizacyjnie częścią Europy. Instytucjonalnie jesteśmy dopiero od roku 2004 pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Dzisiaj żadna dyskusja nie może się odbyć bez wymiaru europejskiego i bez kontekstu europejskiego. Dlatego niezmiernie się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać na temat wyzwań, które stoją przed Europą i tego, jak Lewica może i Polska, i Europejska może tym wyzwaniom zaradzić. Ostatnie 10 lat czy 12 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej to tak naprawdę 10 najlepszych lat w historii Polski. W ciągu tych 12 lat byliśmy w stanie nadrobić 500 lat ekonomicznych zaległości związanych z rozborami, z rozbiciem dzielnicowym, z brakiem niepodległości. Niestety te 12 lat były o wiele gorsze dla Unii Europejskiej. Zaczęło się już w roku 2005, kiedy pierwszymi sygnałami ostrzegawczymi było odrzucenie w referendum w Holandii i we Francji Konstytucji Europejskiej. Potem w roku 2008 przyszedł kryzys finansowy i ekonomiczny, który przeorał podstawy gospodarki Unii Europejskiej. Potem mieliśmy kryzys euro, problemy na południu Europy, w Grecji, w Hiszpanii, gwałtownie rosnące bezrobocie. Z tego kryzysu Unia cały czas nie wydostała. Do tego oczywiście mamy kolejne kryzysy związane z demokracją, mamy kryzys światowy, wojnę z terroryzmem, napływ imigrantów, czyli tak naprawdę musimy radzić w tej chwili nie jakby jednemu kryzysowi na raz, lecz całej mnogości kryzysów. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy starali się odpowiedzieć na te pytania, jak temu zaradzić w gronie europejskim. Mamy już z nami większość panelistów. Po mojej lewej stronie siedzi pani Zita Gurmai,
którą już mieliśmy okazję podać. Węgierska członkini Parlamentu Europejskiego, jedna z najbardziej zaangażowanych kobiet w Europie na rzecz praw kobiet, na rzecz równouprawnienia, jak również przewodnicząca PES Women, czyli tej części organizacyjnej kobiecej Partii Europejskich Socjalistów. Witam serdecznie. Witamy również serdecznie Anię Skrzypek, która dwukrotnie była sekretarzem generalnym Młodych Socjalistów w Europie, a od roku 2009 jest współpracownikiem Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli. Witamy serdecznie. Również serdecznie witamy dobrze tutaj znanego Andrzeja Szejnę, byłego członka Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I last but not least, jeszcze lepiej znanego w tym gronie, byłego przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, premiera Rzeczypospolitej Polskiej, jedną z kluczowych osób, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, pana Leszka Millera. Witamy serdecznie. Za chwilę dołączy Gianni Pittella, czyli przewodniczący Europejskich Socjalistów, drugiej co do liczebności grupy w Parlamencie Europejskim. Pierwsze moje pytanie skieruję do pani Zity Gurmaj. Mianowicie jako członkini Parlamentu Europejskiego ma pani bezpośredni i aktualny pogląd na to rzeczywiście, w jakim momencie Europa się znajduje. Dlatego, że jedną z takich powszechnych mądrości jest to, że Europa wzmacnia się dzięki kryzysom. I te kryzysy wielokrotnie już w tej Europie się odbywały i wielokrotnie tym kryzysom dawaliśmy radę. Natomiast czy teraz sytuacja jest inna, czy sytuacja jest bardziej poważniejsza? Czy to jest kryzys taki jak poprzedni? Muszę pana troszkę tutaj zaburzyć, ponieważ ja nie jestem już członkinią Parlamentu Europejskiego. Zapłaciłam bardzo wysoką cenę, ponieważ 45 socjalistek miałyśmy w Parlamencie Europejskim. Prowadziłam kampanię, ale moja partia w roku 2009 uważała, że mamy 3 kobiety, które są na czele listy. Także w tej chwili 3 mężczyzn było na czele listy i niestety ja w tamtym czasie już nie byłam mężczyzną. Nie udało mi się być kobietą na jednej liście, a mężczyzną na drugim liście. No ale cóż, cieszę się bardzo, że myślał pan, że jestem w Parlamencie Europejskim, dlatego że mój lider partyjny powiedział, że to jest niemożliwe. Po prostu ja głęboko wierzę w konstrukcję europejską. Powodem, dla którego Partia Europejskich Socjalistów mogła pozostać drugą największą partią w Parlamencie Europejskim, jest to, że my po prostu chcieliśmy uzyskać jednego wspólnego kandydata w wyborach. I to jest coś, co nas zjednoczyło. Mieliśmy wspólnego kandydata, Martina Schulza, jestem przekonany, że tego pamiętacie. Dało nam to szansę do tego, żeby rozpocząć debatę w Europie, ponieważ tak jak mamy kogoś, kto reprezentował nasz ruch do dzisiejszego dnia. Oprócz tego, czas w Europie teraz jest rzeczywiście bardzo trudny, ale tak jak powiedziałam wcześniej, chciałabym to powtórzyć, że cały czas jestem osobą niezmiernie optymistycznie nastawioną, ponieważ wy, Polacy, jesteście narodem, w którym 81% obywateli wierzy cały czas w europejską konstrukcję. Jestem zatem przekonana, że wciąż jest nadzieja i dlatego uważam, że lewica jest w stanie zjednoczyć oraz zmienić rząd w roku 2019. Jestem przekonana. To zajmuje sporo czasu, wymagany jest również znaczący dialog, gdyż Partia Europejskich Socjalistów, w której przewodzę od roku 2004, ja głęboko w to wierzę. Wierzę, że mój przyjaciel Leszek Miller był również liderem tutaj i tak to było. Staramy się zrobić wszystko, co możliwe. Mamy świetnego parlamentarzysta, Bogusław Liberacki, który nie tylko wiceprzewodniczący, jest również pełnym pasji Europejczykiem. Niezmiernie ważne jest to, że mamy polskich przyjaciół w parlamencie, takich przyjaciół, którzy zawsze mogą bardzo klarownie pokazać, co się wydarzyło. Natomiast jako Węgierka, która przyjechała tutaj z Orbanistanu, mogę powiedzieć wam, jak bardzo koszmarne jest życie, jeżeli przychodzi się z demokracji nieliberalnej. I gdy mówiłam o tym, że Węgier Polak, dwa bratanki, to powiem, że jestem częścią was, a nie częścią tych innych braci, ponieważ nie jestem w stanie z nimi spędzić ani chwili, ponieważ to wszystko są same skurwysyny, w jaki sposób traktują kobiety oraz równość płci. Uważam również, że problem jest następujący. Cały ten temat rozpoczął się w 2010 roku w Węgrzech i nikt nie chciał wtedy zrozumieć to, co starano się wytłumaczyć, że Orban jest niezmiernie niebezpiecznym człowiekiem. Orban jest jednym z najbardziej populistycznych, faszystowskich liderów w Europie. I
Orban ma przyjaciół. I teraz niestety wasz przywódca, szef waszego rządu, czy lider, ja nie chcę jego nazwiska wymawiać w ogóle nawet, ten człowiek no, stał się przyjacielem Orbana. I niestety przykro mi z tego powodu powiedzieć, że wielkość liczy się w Europie. Węgry są krajem średniej wielkości, a wy jesteście bardzo dużym krajem. Ja nie zdali sobie sprawę z tego, że niebezpieczeństwo jest znacznie większe. I w związku z problemami, które są teraz w Polsce, w jaki sposób mogą oni atakować w XXI wieku w taki sposób prawa kobiet? Ja całkowicie tracę nad tym kontrolę, jak widzę, co się dzieje. Natomiast ważne jest to, że my w Partii Europejskich Socjalistów, Sergiej Staniszew zresztą w tej Partii Europejskich Socjalistów jest naszym przewodniczącym. Chciałam powiedzieć bardzo, jak jestem szczęśliwa, że Andrzej Szejna jest nowym członkiem szefostwa PES-u już od wczoraj, także jestem przekonana, że mamy kolejnego zaangażowanego Europejczyka. Natomiast od roku 2014, czy nawet wcześniej, tworzyliśmy różne grupy robocze w partii. Oprócz PES-u oczywiście mamy PES Kobiety, mamy oprócz tego organizację LGBT, mamy Młodych Europejczyków, ale oprócz tego są różne grupy robocze, w których staramy się debatować różne tematy. Jestem naprawdę zadowolona, że Ania jest w tym samym panelu ze mną, ponieważ Ania była trzecią kobietą przywódczynią z Europy Środkowej, a ja byłam pierwszą z Europy Środkowej w tym ruchu. Także możecie wyobrazić sobie, jak fajnie jest, że mamy takich fantastycznych facetów, ale my dwie możemy również siedzieć w tym samym panelu. Powiedziałabym, że fundacja, którą ona reprezentuje, fundacja FEPS jest naprawdę na poziomie naukowym, akademickim. Ważne jest, żeby pamiętać, żeby PES starał się również uzyskiwać wiedzę z podstawy naukowej, co należy robić, jak robić, jak te działania podejmować. Muszę również wspomnieć, że były kanclerz Austrii, rozpoczęliśmy kolejną lewicową serię. Wiele różnych działań podejmowanych jest w fundacji. Natomiast powiemy, że potrzebujemy znacznie więcej debaty, ponieważ jeżeli chodzi o tematy migracyjne, i to jest jeden z najgorętszych tematów, gdzie Orban taki bardzo populistyczny ruch wykonał i nawet referendum mieliśmy, ale na szczęście nie udało mu się wygrać tego referendum, chociaż wydał 70 miliardów forintów. Niemożliwe, że ten facet wierzy, że może sobie wydać każde pieniądze, które sobie tylko wymyśli, ale ten temat migracji, on spowodował nienawiść przeciwko migrantom, a problem jest następujący. Jeżeli mielibyśmy mieć głos, który teraz mamy w naszych partiach, w partiach socjalistycznych albo partiach pracy w tym regionie, to co z uchodźcami? My byśmy przegrali. Niestety, przykro mi to powiedzieć, ponieważ wtedy, kiedy ludzie zaczynają mieć pranie mózgu, a tak się dzieje w Orbanistanie, to wtedy ludzie zaczynają się tak czuć. Dlatego ważne jest, żebyście wy również uczestniczyli w tego typu grupie roboczej dotyczącej demokracji, uchodźców. Oczywiście odbywają się spotkania ministerialne, spotykamy się z ministrem energetyki, ministrem spraw zagranicznych, gdyż ważne jest, by mówić wspólnym głosem. Ja regularnie spotykam się z ministrem do spraw równości płci, ponieważ chcę zagwarantować, że prawa płci oraz prawa reprodukcyjne nie mogą być w Europie zupełnie narażone. Dziękuję bardzo, jestem zachwycona. Dziękuję bardzo. Słusznie mnie poprawiłaś, że jesteś byłym członkinią Parlamentu Europejskiego, ale Andrzej Szejna również jest byłym członkiem Parlamentu Europejskiego i również przyszłym, prawda? Również przyszłym. Mówimy tutaj również o przyszłości ostatecznie, a nie tylko o przeszłości. Ponieważ wspominałaś, że 85% obywateli Polski wspiera Unię Europejską, czy 82%, to prawda, ale z drugiej strony demokracja musi jednak jakoś przeważyć. Żyć, a mamy problem z naszą demokracją. Mamy problem z tradycyjnymi partiami. Polityka postprawdziwa została stworzona w słowniku oksfordzkim. Pytanie do Andrzeja Szejny. Jak można ten temat podnosić poprzez partie tradycyjne, ponieważ może to jest już koniec partii tradycyjnych. Jestem jednak przekonany, że ty byś się z tym nie zgodził. Mam mówić po angielsku czy po polsku? Po polsku, oczywiście po polsku. Ja zacząłem mówić po angielsku, ale ty masz oczywiście mówić po polsku. Ja też mogę po niemiecku mówić, prawda? Okej. To jest bardzo dobre pytanie i pewnie każdy sobie je zadaje. Dziś sam fakt, że tak wiele osób zgromadziło się na drugim kongresie lewicy, to nie tylko jakieś przesłanie, powiedziałbym, pierwszego kongresu, również Józefa Oleksego, również pracy pana premiera Leszka Millera, który jak za każdym razem wie, podkreślam, jest twórcą polskiego
właśnie wyszedł gdzieś, ale nie wiem dlaczego. Pewnie wie, co powiem. Który jest twórcą naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Zobaczcie państwo, tutaj na tej sali spotykamy się nie jako członkowie partii politycznej jednej, drugiej, trzeciej, piątej, tylko spotykamy się jako ludzie, których łączy pewna myśl polityczna i ją staramy się jak najbardziej precyzyjnie zdefiniować. To nie znaczy również, że to jest koniec tradycyjnych ugrupowań politycznych, ale to oznacza, że dzisiaj silne partie polityczne to już nie wystarcza, to już nie jest wszystko i to nie jest jedyna odpowiedź. Zwycięstwo populisty Trumpa w Stanach Zjednoczonych jest również tego dowodem, no bo przecież on w jakimś sensie, nie tylko działając przeciwko pewnym podstawowym zasadom, które byśmy uznali za obowiązujące w Stanach, w Europie, których się przyzwyczailiśmy, ale w jakimś sensie szedł również w poprzek swojej własnej partii republikańskiej, o której rekomendacje się starał. Czyli oznacza to, że chyba odpowiedzią jest sam fakt, iż wyborcy poszukują może nie czegoś nowego, ale nowych odpowiedzi, mimo że nie zmienili swoich przekonań. Znaczy ci, którzy są lewicowi, nadal są lewicowi, ale może chcą jakiegoś nowego rozwiązania i wcale też nie zrywają z tradycyjnymi partiami politycznymi. Ja bym oczywiście chciał, żeby system polityczny w Polsce był tak mocno ustabilizowany, no może nie teraz, kiedy rządzi PiS i ma 20%, ale trochę wcześniej, kiedy rządziło SLD, żeby jednak te główne bloki ukształtowały się wokół lewicy, prawicy, trochę liberałów, bo ich zwykle jest nie za dużo, bo liberałowie są tymi, którzy wspierają zwykle dosyć mniejszość w każdym społeczeństwie, a więc tych najbogatszych, a w najbogatszych jest mało procent i jak wiemy z różnych publikacji, nieraz to tylko 3% czy 2% posiada 90% bogactwa narodów. Więc myślę, że odpowiedzią dzisiaj nie jest zrywanie z partiami, ale szersze podejście. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, bardzo ważna, to co, przed czym stajemy i co ja czuję. Państwo, kiedy tutaj sobie siedzimy, mamy cię doświadczenie, zaangażowanie polityczne, pewien dorobek i rozumiecie pewne fakty. Natomiast młode pokolenie, młoda generacja budzi się na świecie, tak bym to powiedział, w pewnych okolicznościach. Tak jak jeszcze 20 lat temu sprawy internetu, gospodarki, walki, inaczej powiem, innego spojrzenia na kapitalizm poprzez pryzmat zerowych końców, kosztów krańcowych. Budzi się w pewnym świecie i myśli sobie tak, no, obudziłem się w tym świecie i to chyba tak jest i tak ma być. Nie zastanawiają się nad tym, że wcześniej było troszkę gorzej, trzeba było do pewnego punktu dojść, ale nie możemy im tego mieć za złe. I dlatego dzisiaj ja tym tłumaczę nie tyle może nawrót ruchów populistycznych, ale słabszą pozycję ruchów proeuropejskich, integracyjnych, że wiele osób z jakiegoś powodu, będąc niezadowolonych ze swojej pozycji życiowej, zwraca się co przeciwko Unii, przeciwko tradycyjnym partiom, nie rozumiejąc, że zanim oni się urodzili, tak to ujmę, było trochę gorzej i jakieś pokolenia pracowało, żeby im było lepiej, ale oni tego nie czują. To jest trochę tak, jakby wielokrotnie o tym mówimy, że powstają nowe partie polityczne, które najczęściej mówią tak, właściwie świat zaczął się od momentu, w którym my powstaliśmy, a przedtem nic. Ale kiedy już powołują się na konkretne programy, to okazuje się, że sięgają do socjaldemokracji niemieckiej, do dorobku socjaldemokracji polskiej. Więc myślę, że musimy być tym wszystkim bardzo, bardzo elastyczni, a odpowiedzią na wyzwania jest, i szczególnie walkę z populizmem, nacjonalizmem, ksenofobią, jest łączenie się środowisk postępowych. Dziękuję bardzo. Andrzej, chciałem podjąć dwie rzeczy, o których powiedziałeś. Po pierwsze ten konflikt międzygeneracyjny, że młodzież dzisiaj zupełnie inaczej podchodzi do integracji europejskiej, uważa coś, że coś za coś danego, za coś obecnego w ich życiu, za coś naturalnego, o co nie trzeba walczyć, ponieważ to już jest. I to za chwilę to pytanie skieruję do Ani Skrzypek. Natomiast drugie pytanie jest to, o czym wspomniałeś, że ta narracja europejska już teraz nie wystarcza, że poszukuje, że potrzebujemy nowych idei, nowych impulsów do tego, żeby dalej iść w kierunku pogłębienia tej integracji. To pytanie chciałem właśnie skierować w kierunku Leszka Millera, czyli w jakim kierunku Europa zmierza, bo te czasy, kiedy pan był premierem,
ta narracja europejska była wystarczająca. To był ten motyw przewodni, który umożliwiał Polsce szybkie sięgnięcie po to członkostwo w Unii Europejskiej. I wtedy uważaliśmy, że chwyciliśmy Boga za nogi, wszystkie problemy nasze będą rozwiązane. Okazało się, że nie są rozwiązane, wręcz się nawarstwiają. To w jakim kierunku zmierzamy, panie premierze? Dziękuję bardzo. To jest kluczowe pytanie, ale dokonam jeszcze pewnego zastrzeżenia. My mówimy o przyszłości Europy i o kierunku, w jakim Europa zmierza, ale mamy na myśli Unię Europejską, bo warto pamiętać, iż poza Unią Europejską jest wiele państw i to nie tylko tych z dawnego terenu byłej Jugosławii, ale naszych dwóch sąsiadów, Białoruś i Federacja Rosyjska. I jak czasami mamy wątpliwości, czy obydwa te państwa są w Europie, to zwłaszcza jeżeli chodzi o kulturową spuściznę Europy, myślę, że podzielicie państwo moją opinię, że trudno wyobrazić sobie Europę bez Dostojewskiego, Szostakiewicza, Puszkina i tak dalej. Więc nie wiemy, jaką przyszłość wybierze Federacja Rosyjska, czy te państwa, które nie są w Unii Europejskiej, ale jak rozumiem, dokonujemy tutaj pewnego uproszczenia. Mówimy Europa, ale mamy na myśli Unię Europejską. Otóż na pytanie, dokąd zmierzamy, trzeba odpowiedzieć, że są co najmniej trzy plany. W sensie, w jakim kierunku zmierzamy? W sensie geograficznym, w sensie politycznym i w sensie gospodarczym. Zacznę jednak od takiej uwagi, że to, w jakim kierunku pójdzie Unia Europejska, to nie jest tylko kwestia przyszłości Europy, ale przyszłości całego świata, przyszłości człowieka. Bo niezależnie od wielkich potęg politycznych i gospodarczych poza Europą, jeszcze przez długie lata będzie oczywiste, że to, co się stanie w Europie, ma ogromne znaczenie dla przyszłości innych kontynentów i dla przyszłości człowieka. W Unii Europejskiej mieszka około 8% ludności całego świata, ale to 8% wytwarza 20% światowego bogactwa. Aż połowa wydatków, światowych wydatków na cele socjalne i edukacyjne dokonywana jest w Unii Europejskiej. Połowa światowych wydatków w tej sprawie. Stąd też nic dziwnego, że ten europejski poziom dostatku wartości jest tak magnetyczny, ma taki magnetyczny wpływ na wielu obywateli ziemskiego globu. No ale wracam do pytania. W jakim kierunku? No, kierunek geograficzny, co mam na myśli? Granice Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska zamierza się dalej rozszerzać? Czy też uznać, że to, co jest w tej chwili, to jest koniec? Czy w ogóle są państwa, które negocjują z Unią Europejską, żeby wejść do naszej rodziny? No oczywiście, że są. Turcja, która to robi od lat, Macedonia, Serbia, jeszcze jeden z tych bałkańskich maluchów. Niedawno jeszcze była Islandia, ale zrezygnowała. Otóż w moim pojęciu, jeżeli mam sobie sam odpowiadać na to pytanie, Unia się nie będzie dalej rozszerzać. Dlatego, że natłok wewnętrznych problemów i koszty dalszych rozszerzeń są tak ogromne, że trzeba dać sobie spokój na jakiś czas. I uważam, że zupełnie niepotrzebnie stwarzamy tu pewne iluzje, zwłaszcza do dwóch państw, Turcji i Ukrainy. Ani Turcja, ani Ukraina w wyobrażalnej przyszłości nie staną się członkami Unii Europejskiej. Drugi problem, w jakim kierunku politycznym Unia Europejska będzie zdążać. No to jest oczywiście sprawa zawarta w pytaniu, jak głęboko się będziemy integrować. Czy to będzie model państw narodowych związanych pewną luźną ideą i luźnymi interesami, czy też kierunek federacyjny. To, co Guy Verhofstadt, wielki zwolennik koncepcji federacyjnej, napisał w książce i ujął to, zresztą przed nim to mówiło wielu ludzi, łącznie z Churchillem, Stany Zjednoczone Europy. Z takim oto przekonaniem, że jeżeli Europa się nie zjednoczy głębiej, to będzie przegrywać postępującą rywalizację na każdej płaszczyźnie i politycznej, i gospodarczej.
Otóż ku mojemu żalowi muszę powiedzieć, że w mojej ocenie nie będzie się głębiej integrować. Był taki moment, kiedy razem z profesorem Iwińskim jeździliśmy po stolicach europejskich, negocjując warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Był pomysł konstytucji, traktatu konstytucyjnego. I zapisy zawarte w tym traktacie konstytucyjnym szły w kierunku ściślejszej, głębszej integracji. Ale ostateczny kształt, który przestał się nazywać Konstytucją Europejską, tylko po prostu traktatem z Lizbony, ten ostateczny kształt przyjęty w 2007 roku, on już absolutnie nie wspomina o jakichś atrybutach państwa europejskiego. Do tego stopnia, że te rozdziały, które dotyczyły tego, zostały wycięte z tego traktatu. I raczej Europa będzie szła w kierunku jakiejś może bliższej kooperacji państw narodowych, a nie zwiększeniem instytucji wspólnotowych, mam na myśli zwłaszcza te pochodzące z przynajmniej częściowego wyboru. Mam na myśli czy Parlament Europejski, czy Komisję Europejską. I druga kwestia to jest integracja gospodarcza. Otóż pomysłem na ten, w tej sprawie jest oczywiście strefa euro. Strefa euro, która nie pokrywa się z granicami Unii Europejskiej. Nawiasem mówiąc, na 10 państw, które razem z nami wchodziły w 2004 roku do Unii Europejskiej, 7 jest w strefie euro. Polski nie ma, tak jak nie ma Węgier i tak jak nie ma Czech. Cała dziesiątka minus 3 jest już w strefie euro. Dlaczego jest w strefie euro? Bo to nie tylko chodzi o kwestie gospodarcze. To chodzi o kwestię znalezienia się w jądrze, w którym będą podejmowane zasadnicze decyzje. Otóż uważam, że w takim kierunku to pójdzie dalej. To znaczy strefa euro stanie się nie tylko porozumieniem gospodarczym i ekonomicznym, ale także i politycznym. Żeby europejska waluta euro mogła konkurować z dolarem czy z innymi światowymi walutami, musi być obudowana instytucjami politycznymi. Czyli te wszystkie pomysły typu zróbmy oddzielny budżet strefy euro, a może powołajmy parlament strefy euro. To będzie pomału się przebijać i tutaj powiem wprost, w dobrze pojętym interesie europejskim. I ponieważ siedzi tutaj koło mnie Zita, szkoda, że nie ma Gianniego, a to są ludzie, którzy odgrywają istotną rolę w europejskiej polityce, ja bym powiedział do was, drodzy przyjaciele, tak. Nie ma innej drogi. Trzeba budować nową integrację europejską wokół strefy euro. Każdy tam może wejść. Po spełnieniu warunków oczywiście. Każdy. Ale jeżeli ktoś nie wejdzie, to jest jego sprawa. To niech zostanie na zewnątrz. I zobaczy, na jaki los skazuje swoje państwo i swój naród, pozostawiając na zewnątrz silnie zintegrowanego organizmu, który będzie w stanie lepiej niż do tej pory konkurować z innymi potęgami światowymi. Wiem, że to brzmi złowieszczo, bo to oznacza dla Polski przynajmniej przez jakiś czas marginalizację. Ale proszę państwa, w tej sprawie nie ma różnicy między PiS-em i PO. PiS mówi wprost, że nie ma zamiaru. A co Platforma Obywatelska przez 8 lat zrobiła? Oprócz mglistych zapowiedzi. Pan premier Tusk mówił, wchodzimy do euro w 2010 roku, tak? Na spotkaniu w Krynicy. Potem mówił w 2011, potem w 2012. Nic więcej nie zostało zrobione. I teraz prawdopodobnie trzeba będzie za to zapłacić. Więc zwracam się do naszego prowadzącego. To są te trzy plany. Dokąd będą sięgały granice, jak głęboko się będziemy integrować i co się stanie ze wspólną walutą, którą trzeba bronić, a nie likwidować i wokół której trzeba również
zbudować porozumienie polityczne, porozumienie czy kolejne porozumienia instytucjonalne, nie zamykając drzwi dla innych, ale stawiając bardzo jasne, określone warunki. Dziękuję bardzo. Może kontynuujmy ten wątek właśnie strefy euro i dalszej integracji. To moje pytanie do Ani Skrzypek. Dlatego, że z jednej strony pan premier powiedział, że tej dalszej integracji nie będzie, że będą to raczej integracja tych państw narodowych. Z drugiej strony euro jest tak naprawdę najdalszym projektem, jeśli chodzi właśnie o to państwo ponadnarodowe. Ale z trzeciej strony Joseph Stiglitz, teraz w świeżo wydanej książce, postawił bardzo mocną tezę, że euro od początku było tak naprawdę projektem błędnym, że ta dekada ostatnich 10 lat jest dekadą straconą dla Europy. I powiedział, że naprawić w tej sytuacji, jaka jest, kryzysu wielorakich euro, będzie bardzo trudno. Czy można pogodzić te dwie rzeczy, czyli z jednej strony pogłębienie integracji, ale bez wspólnej waluty? Pani Ania Skrzypek. Bardzo dziękuję i mam dla Państwa od razu dobrą wiadomość, bo ja zaraz będę się nie zgadzać z panem premierem, więc to zawsze przyjemnie ożywia dyskusję, jak paneliści się nie zgadzają ze sobą, nawet jeżeli są, jak Andrzej Szejna powiedział, zjednoczeni ideą postępu, solidaryzmu i wiarą w przyszłość centrolewicy. Wracając do pierwszego pytania o kryzys, bo on w jakiś sposób łączy się z pytaniem o kwestię przyszłości integracji europejskiej. Ja myślę, że musimy sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, że kryzys czy przesilenie, które miało miejsce w 2008 roku, był kryzysem z jednej strony Unii Europejskiej jako tej nadziei na dobrobyt i na pomyślność obywateli, nadziei na to, że jeżeli państwa, obywatele, regiony zjednoczą się, to będzie nam się wiodło lepiej, a nie gorzej, a pod wpływem kryzysu jednak tak się nie stało. Kryzysu politycznego, czyli odwagi, żeby zaproponować pewną alternatywę, bo tutaj było pytanie, socjaldemokracja w 2008 przecież miała ogromne kłopoty, szczególnie jeśli chodzi o kontekst wyborczy. I wszyscy zadawali sobie pytanie, jakim cudem w 2008 socjaldemokracja nie odbiła się od dna. Dlaczego nikt nie widział, że to socjaldemokracja jest lepszą i inną odpowiedzią? No, nie jest nigdy historycznie tak, że socjaldemokracji wiedzie się dobrze, kiedy ludziom wiedzie się źle. I trzecia kwestia, którą poruszył Andrzej Szejna, to jest kwestia kryzysu tradycyjnych partii politycznych. Jeśli weźmiemy i spojrzymy na Europę, Parlament Europejski, z którym mamy dzisiaj do czynienia, jest parlamentem europejskim najbardziej sfragmentaryzowanym, najbardziej rozczłonkowanym, z największą liczbą eurosceptyków zasiadających jako eurodeputowani. I nie jest to eurosceptycyzm, który znamy z poprzedniego pokolenia, na przykład Marie Le Pena, tylko to jest eurosceptycyzm niezwykle wysublimowany, cywilizowany w wykonaniu Marine Le Pen, który uwodzi. To jest eurosceptycyzm elegancji. I on porywa bardzo wiele głosów, szczególnie, że ja uważam w ogóle, że kryzys, szanowni państwo, ja napisałam doktorat o kryzysie Unii, kryzysie socjaldemokracji, więc robiłam, można powiedzieć, całą karierę naukową a propos dyskusji o kryzysach. Jednak uważam, że od samego początku, kiedy powołano Unię Europejską, a nawet wspólnotę gospodarczą, kryzys był częścią rozwoju tejże wspólnoty. I dzisiaj jest pytanie, czy nadal można się wysługiwać kryzysem, żeby mówić o braku idei, w sensie, że mamy kryzys, na więcej nie możemy sobie pozwolić, czy też kryzys świadomości społecznej stał się po prostu rzeczywistością i nie mówimy już o kryzysie, tylko mówimy o rzeczywistości, w której przyszło ludziom żyć. Kryzys łączy nas i tutaj pan premier mówił o przyszłości w sprawie strefy euro i jako tym centrum decyzyjnym. Ja myślę, że w tej chwili w dyskusji europejskiej, szczególnie wśród socjalistów, wielkim naszym wyzwaniem są podziały regionalne. Podziały między bogatą północą i południem, które ma dość bycia obwinianym za lenistwo i niesprostanie regułom współpracy i regułom gry. Wschodu i zachodu, gdzie wschód obwiniany jest o porzucenie ideału demokracji. Nie chodzi tutaj nawet o porządek instytucjonalny. Mówimy tutaj o niepodporządkowanie się Węgier i Polsce rozmaitym wyzwaniom stawianym przez Unię. I mamy również kwestię odłączenia się Wielkiej Brytanii. Na dziś trudno powiedzieć, jaki będzie scenariusz. Teresa May powiedziała, że będzie się starała aktywować artykuł 50 w marcu tego roku. Notabene przypada to dokładnie w rocznicę 60. traktatów rzymskich, więc jeśli chodzi o symbol zjednoczenia, no to fantastycznie czasowo.
Natomiast jest pytanie, co to odłączenie Wielkiej Brytanii będzie oznaczało. I tutaj jest kilka koncepcji nawet w samej rodzinie postępowej. Są tacy, którzy mówią, trzeba Wielkiej Brytanii dać wycisk. Byli trudnym partnerem, teraz w czasach, kiedy Europa jest w kryzysie, chcą się odłączyć. Trzeba im dać taką nauczkę, żeby żadne inne państwo nawet nie pomyślało o zorganizowaniu referendum na temat Unii Europejskiej. I to jest pierwszy projekt, na zasadzie najważniejsza jest integracja, w integrację musimy inwestować. Drugie podejście jest takie, odłączenie się Wielkiej Brytanii w sensie geopolitycznym sprawia, że równowaga w Europie ma zupełnie inny wymiar i być może można wrócić nawet do koncepcji Europy sześciu, w sensie Europy atomu, z jakimiś peryferiami dookoła, które będą częścią integracji w zależności od tego, i tutaj pan premier to poruszył, w zależności od tego, na ile na tą integrację mają ochotę. Problem polega na tym, że żaden z tych scenariuszy, i to są dwa scenariusze brzegowe, nie rozwiązuje problemów, które istnieją obecnie w Unii. Bo jeśli powiemy, przyszłością jest Unia Monetarna i nawet ta Unia Monetarna będzie miała nowy własny parlament, nawet ta Unia Monetarna będzie miała większe możliwości decyzyjne, nie załatwia to problemu przyszłości Unii, która w tej chwili nie może liczyć na wzrost gospodarczy, który wcześniej przekładał się na polepszenie warunków życia i pracy obywateli. Nie może liczyć na taką samą pozycję w Europie, na świecie, jaką miała wcześniej, bo dzisiaj zarówno gospodarczo, jak i politycznie ma wielu konkurentów. Mówimy o państwach, które dawniej były państwami rozwijającymi się. Dzisiaj jest oczywiście pytanie, jak ten układ będzie funkcjonował w strefie powyborczej amerykańskiej. I wreszcie mówimy o Unii, która zdecydowanie jest w tej chwili poddana wielkiemu kryzysowi i naciskowi legitymizacji jako takiej z partiami, które tradycyjnie ją broniły, będącymi w defensywie. Co więcej, Unia Monetarna, która jest jednym ze scenariuszy integracji, niezależnie od, i tutaj Zita może potwierdzić, bo to był poprzedni socjaldemokratyczny komisarz, który starał się dodać tą społeczny wymiar, społeczną strategię do Unii Monetarnej. Unia ta jest oparta na bardzo prostych zasadach fiskalnych, monetarnych i gospodarczych. Dlaczego Grecja i dlaczego w Grecji dzisiaj eurosceptycyzm jest tak wysoki? Ponieważ Grecja, starając się sprostać wymogom gospodarczym, poświęciła standardy społeczne. I dopóki strefa euro nie podejmie tego wyzwania społecznej, polityki społecznej, wizji społecznej, tak długo ta strefa euro będzie przystanią niespełnionych obietnic, bo dzisiaj mówiłeś, Irek, o książce Stiglitza. Dla tych państwa, którzy tej książki nie czytali, bo to są zawsze takie sezonowe hity, jest w dobrym tonie przywołać jedną publikację w każdym roku, w tym roku to jest Stiglitz. I rzeczony Stiglitz mówi, strefa euro nigdy się nie utrzyma, bo wyśrubowane warunki fiskalno-gospodarcze narzucone przez Niemcy nie są do sprostania dla kogokolwiek innego w Europie, więc Niemcy powinny wystąpić ze strefy euro, a jak Niemcy wystąpią ze strefy euro, to się strefa euro rozpadnie. Taka jest esencja tej książki. Czy dzisiaj o tym można mówić? Myślę, że dzisiaj jest bardzo wiele spraw otwartych. Niemniej jednak, i tu wracamy do socjaldemokracji, to jest mój ostatni punkt, bo pytałeś również o kwestię młodzieży i konfliktu generacyjnego. Konflikt pokoleniowy jest rzeczą naturalną. Ja powiedziałam na samym początku, że będę się z panem premierem nie zgadzać i myślę, że to jest w dobrym tonie, ponieważ należałam do pokolenia weteranów organizacji młodzieżowej, więc myślę, że bunt młodzieżowy zawsze uszlachetnia. Natomiast problem dzisiejszy, jaki mamy z młodzieżą, to nie jest to, że młodzież nie jest proeuropejska. Jeśli zobaczymy na liczby w Wielkiej Brytanii, zdecydowana większość była za Europą. Nawet jeśli spojrzymy za ocean, zdecydowana większość była za Hillary Clinton. Przeciwko polityce pogardy, polityce dyskryminacji. Problem polegał na tym, że zadecydowali, żeby nie iść do urn wyborczych. Jako fundacja spędziliśmy bardzo dużo czasu spoglądając na pokolenie tak zwanych millennialsów. Ja nie jestem pewna, czy ja kupuję w ogóle ten argument millennialsów, bo każde pokolenie jest bardzo różnorodne i nie można mówić o jednostronnych ambicjach. Ale to, co z tego wyszło, to były dwie kwestie. Ci ludzie wierzą w politykę, wierzą w obietnice wyborcze, wierzą, że polityka może zmienić świat, ale nie wierzą, że oni sami jako pokolenie będą wysłuchani, że politycy socjaldemokracji, których notabene nie uważają za najgorszych, uważają, że jesteśmy inteligentni, mamy poczucie humoru i dobrze się prezentujemy w telewizji. Tak wynika z naszych badań.
Natomiast wydaje się, że wobec młodego pokolenia brakuje tej możliwości słuchania, możliwości dialogu jako takiego. A co więcej, jest również kwestia, co dzisiaj oznacza głos oddany na jakąkolwiek partię. Zobaczmy sytuację w Hiszpanii, zobaczmy sytuację w Polsce, gdzie zadecydowało 0,03%. Ludzie czują się, że ich głos niewiele znaczy, że będąc członkami partii nie mają większych możliwości wpływu na politykę niż kiedy nimi nie są. Nie czują, że jeśli idą do wyborów, spełniają obowiązek społeczny i są częścią czegoś wielkiego, co może zmienić rzeczywistość. I trudno się dziwić, że młodzi ludzie, którzy dzisiaj czerpią wiedzę z innych miejsc niż tego rodzaju spotkania, tudzież spotkania partyjne, że młodzi ludzie, którzy w tej chwili wystarczy, że jak to się mówi, zalajkują coś w internecie i są częścią akcji politycznej, że dzisiaj nie decydują się na akt wyborczy, bo nie czują, że dzisiaj ten akt wyborczy jest najważniejszym sposobem manifestacji politycznej. I myślę, że powinniśmy się nad tym zastanowić, bo demokracja nigdy nie będzie. Demokracja jest najlepszym systemem, jaki istnieje, ale demokracja nigdy się dla nas nie sprawdzi, jeśli nie będziemy inwestować w kulturę demokracji, a na tym punkcie jesteśmy nadal słabi. Dziękuję bardzo. Rozwija nam się, proszę Państwa, prawdziwa debata. Już mam dwa zgłoszenia ad vocem, także bardzo proszę, może Pana premiera. Ja chciałem poprzeć ten wątek o tych różnicach pokoleń. Gdyby takich różnic nie było, świat by uniknął jakiegokolwiek postępu. I żeby to ubarwić, co mówiła Ania, przypomniało mi się takie chińskie przysłowie, które brzmi mniej więcej tak, że jabłko wyrasta z gałązki. Ta gałązka z pnia drzewa. Ale jeżeli jabłko jest dobrym jabłkiem, to nigdy nie ma smaku drewna. Dziękuję bardzo i proszę bardzo też ad vocem Zita. Właściwie jedna, czy w zasadzie dwa krótkie komentarze. Przede wszystkim powiedziałabym, że TIPIS pracuje z Fundacją Europejskich Studiów Progresywnych. Mamy bardzo wiele wspólnych publikacji, wiele wspólnych projektów. Ja go lubię, świetny wkład w Parlamencie Europejskim dwa dni temu i on również wspiera bardzo naszą kampanię młodzieżową, co jest bardzo ważne, ponieważ on również głęboko wierzy w dialog pokoleniowy. Natomiast ja powiedziałabym, że ta książka, którą on przygotował, to rzeczywisty problem dla nas, ponieważ on ma określoną opinię i ta opinia powoduje, że populiści się cieszą. Oznacza to, że odbiera nam głosy. I dlatego powiem, że przed wyborami niemieckimi, wyborami holenderskimi, wszystkimi wyborami, w których występują wszyscy członkowie strefy euro, ja głęboko wierzę w strefę euro, ale dlaczego nie udało nam się to zrobić, ponieważ ta skurwysynia, jak mówię, stwierdzili, że forint jest najlepszą walutą. Problem polega na tym, że jeżeli nowi liderzy albo nowi premierzy czy kanclerze nie chcą zrozumieć, jaka jest podstawa dla wspólnego pieniądza, wspólnego rynku oraz wolnego przepływu towarów oraz ludzi, to to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, chciałam to również wspomnieć co do Parlamentu Europejskiego. Oprócz faktu, że przegraliśmy wybory, straciliśmy tylko trzy miejsca. Oznacza to, że byliśmy w stanie utrzymać pozycję, ale Partia Europejskich Socjalistów straciła 20%. Oznacza to, że wzrastający ekstremizm obecny w Parlamencie Europejskim to 20%. To są tacy ekstremiści, którzy są eurosceptyczni, ale oprócz tego mamy 53% zupełnie nowych ludzi przychodzących do Parlamentu Europejskiego, którzy dopiero zaczęli się uczyć, jak cały ten system w ogóle działa. Dlatego uważam, że tak bardzo ważne jest to, żeby pozwolić ludziom zrozumieć. Ania wspomniała również Komisję Europejską. Ta Komisja Europejska jest znacznie bardziej prawicowa niż poprzednia dwie Komisje Barroso. Mówimy tutaj nie tylko o równości płci. Musicie bardzo jasno powiedzieć, że nie ma możliwości prowadzenia dalszej integracji. Czy możecie wyobrazić sobie naszych braci w Bośni, w Serbii, w Chorwacji albo w jakimś innym miejscu, jak oni się czują? Czegoś takiego nie można powiedzieć, ze względu na to,
że w ten sposób odbiera się nadzieję obywatelom innych państw europejskich. W związku z tym myślę, że należy zmienić sposób takiej wymowy. Musimy atakować. Europejscy socjaliści muszą atakować EPP oraz Junckera w sposób znacznie twardszy, dlatego że my musimy bardziej klarownie mówić, czego chcemy jako europejscy socjaliści. Dziękuję bardzo. Zita Grumaj powiedziała wcześniej, że jednym z takich głównych niewykorzystanych potencjałów w Unii Europejskiej, także wyborczo, to są kobiety. I przytoczyła przykład Polski. Ostatnio wpadła w moje ręce również ciekawa statystyka, że okazało się, że Polska jest europejskim liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę studentów kobiet w relacji do studentów mężczyzn. W Polsce na 100 studiujących mężczyzn mamy 149 studiujących kobiet. Kobiety z reguły są lepiej wykształcone już w tej chwili, z reguły bardziej tolerancyjne, czyli bardziej wstrzemięźliwe na wszelkie rodzaju właśnie nacjonalizmy, szowinizmy, ksenofobie. Jest to olbrzymi niewykorzystany potencjał, podobnie jak młodzież, która podczas głosowania w Wielkiej Brytanii 70% było za pozostaniem Wielkiej Brytanii. To jest fenomen światowy, bo również w Stanach Zjednoczonych. Ale cały czas brakuje nam jakby mobilizacji tego elektoratu i wykorzystania tego potencjału. Także od razu moje pytanie do Zity Grumaj, jak jednak sięgnąć po ten elektorat i go wykorzystać? Czy być może właśnie ta prawicowa Komisja Europejska, czy rządy prawicy w Polsce i w innych krajach będą takim momentem przełamania, mobilizacji właśnie także tego niewykorzystanego potencjału rozsądku i stabilności ze strony kobiet? To, co powiedziałam w czasie konferencji prasowej, również jest moim zdaniem bardzo ważne, czyli to, że postępowa lewica zachowuje się tak jak partia postępowa, ma się tak zachowywać, co oznacza, że w przywództwie, a także w całym systemie trzeba mieć znacznie więcej kobiet. Macie tak wiele fantastycznych kobiet tutaj, to nie tylko dlatego, że kobiety mają lepsze wykształcenie, to samo jest na Węgrzech oraz w innych częściach Europy, dlatego że wy macie naprawdę ogromny potencjał w waszym ruchu postępowym, wiele utalentowanych młodych kobiet, takich jak Magda, albo jak Anna Maria, albo jak Ania. My mamy tutaj naprawdę ogromny potencjał. Dlatego myślę, że to może być naprawdę pierwszy świetny krok, żeby rozpocząć wspólnie myśleć. Nie mówię tutaj tylko o kwestiach pokoleniowych, ale również o kobietach. A druga sprawa, to jest coś, co można byłoby zrobić na poziomie europejskim. Na kongresie mamy, tak jak mówiłem, mamy listy parytetowe kobiet oraz mężczyzn, głos kobiecy przebrzmiewa. Jeżeli chcemy, ważne jest, żebyśmy mogli posłuchać tego, co chcą również kobiety w naszej własnej partii. Jeżeli tego nie słuchamy, to już jest bardzo trudno. A kolejna kwestia, która również jest bardzo ważna. Kobiety lubią być włączone nie tylko w pracę, ale również w wystąpienia. Oznacza to, że wtedy, kiedy rozmawia się ze społeczeństwem, kiedy na przykład mężczyzna lider wychodzi i przychodzi na kongresy kobiet albo konferencje kobiece, oni wiedzą, co mają powiedzieć kobietom, ale gdy mówią ze społecznością, to całkowicie zapominają o 52% społeczeństwa, czyli o kobietach. Powiedziałabym w związku z tym, że kobiety są gotowe i są szczęśliwe, jeżeli będą uzyskiwały odpowiednie informacje dotyczące tego, co my dla tych kobiet robimy, w jaki sposób my, socjaldemokraci, socjaliści oraz przedstawiciele partii pracy, zmienić ich życie i jak można to osiągnąć. Można zrobić to poprzez zastosowanie dobrej polityki. Ale problem jest następujący. Na przykład, w tej chwili mamy 25 grudnia, to jest Dzień Przeciwko Przemocy wobec kobiet. Teraz mamy byłego socjalistę z Czech, która jest szefową. Ona mówi o równości płci w sposób koszmarny. Ona mówi o ochronie konsumenta, o sprawiedliwości oraz równości płci. I ona ogłosiła publicznie, że dla równości płci również potrzeba mózgu, a nie zapomnieć o tym mózgu. Ale co zrobić, jak się ma takiego słabego komisarza? Ona nie jest osobą, która jest w stanie udowodnić, że kobiety mogą lepiej pracować. Także zbieramy teraz wiele podpisów. Zbierałyśmy je w deszczu w Brukseli, po to, że chcemy klarownie jej pokazać. Jeżeli potrzebujemy dyrektywy na ten temat, nie chodzi o to, żebyśmy sobie pogadały o przemocy wobec kobiet, ale trzeba realizować kampanię.
kolejną dużą kampanię, którą realizowałyśmy. Ania była tutaj liderką, kiedy rozpoczęłyśmy. Vladimir Špidla był czeski premier, specjalna różnica między komisarzem socjalistycznym oraz liberalnym. On był kiedyś komisarzem do spraw równości płci. W 2007 roku była manifestacja. To był rok 50. rocznicy traktatu rzymskiego, gdzie mówiono o równej pracy za równą, równej płacy za równą pracę. Wtedy zorganizowałyśmy wielką manifestację kobiety plus 15%, co oznacza, że my na rynku pracy dostajemy znacznie mniej, ale 15% niespecjalnie dużo znaczy, kiedy jednak powiedziałyśmy, że kobiety muszą pracować dodatkowe 2 miesiące, po to, żeby dostać tę samą pensję, to ludzie zaczęli się organizować. W taki sposób stworzyłyśmy Europejski Dzień Równej Płacy. To z całą pewnością jest znacząco powiązane z Europejską Partią Socjalistów, z ruchem młodzieżowym oraz z naszą organizacją kobiecą, a także połączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. To też trzeba wziąć pod uwagę. Naprawdę koszmarne jest to, co tutaj się dzieje. Nie chcę absolutnie powtarzać moich idei dotyczących 500+, ponieważ nie jestem w stanie nad sobą panować, jak słyszę 500+. Ale to jest rzeczywiście kluczowe. Musimy udowodnić kobietom, że jeżeli chcą być na rynku pracy, to mogą być na rynku pracy. O to właśnie walczymy na poziomie europejskim, po to, żeby zagwarantować, że życie dla kobiet w Polsce jest lepsze. Ale potrzebujemy więcej socjalistów, wyborzystów oraz demokratów, żeby byli w nowym parlamencie, ponieważ jeżeli to będzie bardziej ekstremalny parlament, będzie to wbrew prawom kobiet oraz równości płci. Tak, będzie czas na dyskusję. Jeszcze mamy 2 pytania do naszych 2 uczestników i zaraz przechodzimy do dyskusji z audytorem. Tak jest, krótkie pytania. Proszę Państwa, pytanie teraz do pana premiera Leszka Millera i Andrzeja Szejny, dlatego że mówiliśmy o tym regionalizmie. W roku 2004, jak 10 państw wchodziło do Unii Europejskiej, państwa Grupy Wyszehradzkiej, w ogóle nasz region, pokazywany był jako region nadziei, jako region, który ma wnieść nowego ducha do integracji europejskiej. I rzeczywiście przez te 10 lat nasz region w większości, wyłączając Węgry, był raczej oazą stabilności, był oazą wzrostu gospodarczego, był także stabilności politycznej. Ukoronowaniem tego całego procesu był wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Natomiast dzisiaj widzimy, że tak naprawdę historia zatoczyła koło. Ośrodek integracji europejskiej znowu jest w tym atomie, o którym wspomniała Ania Skrzypek. No to gdzie ta Europejska Unia, Wyszehrad się znajduje? Gdzie znajduje się w tej przyszłości Unii Europejskiej, o której mówił pan premier Leszek Miller? Bardzo proszę. Grupa Wyszehradzka ma już swoją długą historię, ale żeby nie przedstawiać tej historii w sposób idealistyczny, to chcę powiedzieć, że wśród tych 4 państw było trochę zbieżności, ale często jeszcze więcej rozbieżności. I wtedy, kiedy negocjowaliśmy warunki wejścia do Unii Europejskiej, to te 4 stolice, trochę ze sobą współpracując, jeszcze bardziej próbowało ułożyć się z ówczesną 15 w sposób indywidualny, dochodząc po prostu indywidualnymi propozycjami. Nawiasem mówiąc, moich ówczesnych 3 partnerów, czyli premier Węgier, Słowacji i Czech, przez długie miesiące nie mogli mi wybaczyć, że w finale kopenhaskich negocjacji my negocjowaliśmy do końca, uzyskując najlepsze warunki, a oni skapitulowali przed negocjacjami. Zresztą takie było oczekiwanie 15. Ten szczyt w Kopenhadze miał być świętem, gdzie się nic nie negocjuje, wygłasza się uroczyste przemówienia, podpisuje się dokumenty, robi się family photo, a potem jedzie się na uroczysty obiad do duńskiej królowej. Obiad niestety został odwołany, a winą za ten skandal została obarczona delegacja polska. Otóż nie wiem oczywiście, jak jest dzisiaj, ale przypuszczam, że to też nie jest jakiś idealistyczny obrazek. Przecież polityka Orbana, czy nawet Fico w stosunku do Moskwy, to jest zasadniczo odmienna niż polityka Warszawy w tej samej sprawie.
Mówię z pewnym wahaniem, bo obok mnie siedzi znakomita przedstawicielka znakomitego narodu węgierskiego. Ale z polskiego punktu widzenia to o wiele większe znaczenie niż Grupa Wyszehradzka powinien odgrywać Trójkąt Weimarski. Bo Trójkąt Weimarski to są przecież Niemcy, Francja i Polska. Polska w gronie dwóch graczy, którzy rozdają karty na tym europejskim stole. A zwróćcie Państwo uwagę, że ten trójkąt praktycznie został zawieszony w pewnym czasie. I zakładam, że istnieje codzienna, bieżąca wymiana informacji między Paryżem i Berlinem, ale to nie dotyczy Warszawy. Więc jakby miejsce tego trójkąta weimarskiego w polityce Warszawy odgrywa Grupa Wyszehradzka. Ale Grupa Wyszehradzka ma znaczenie co najwyżej taktyczne, ale nie strategiczne. Nigdy Grupa Wyszehradzka nie będzie prowadziła polityki strategicznej, bo jej na to nie stać. Polityka strategiczna jest wyznaczana i realizowana gdzie indziej, gdzie moglibyśmy być. Wracam do trójkąta. Ale nas nie ma. Z jakich powodów? No bo naszym partnerem strategicznym miał być Londyn jeszcze niedawno. Słyszeliśmy, i to w oficjalnym expose przecież, pani premier Szydło, że Wielka Brytania jest dla Polski partnerem strategicznym, a nie Niemcy i nie Francja. Wtedy wzbudzało to wzruszenie ramion. Teraz wzbudza uśmiech. Uśmiech albo bolesny, albo ironiczny. Więc widzę, że w ostatnich tygodniach następuje jakby pewna orientacja i wczoraj czy przedwczoraj usłyszałem z ust pani premier Szydło, że kanclerz Merkel jest wspaniałym premierem, że Polska mogłaby sobie tylko życzyć, żeby została na następną kadencję i w ogóle w stosunki z Niemcami mają kapitalne znaczenie. Można powiedzieć, lepiej późno niż wcale. Może jakieś oprzytomnienie w warszawskich urzędach, które o tym decydują, nastąpi. Ale wracając do twojego pytania. Otóż proszę mnie nie zrozumieć źle. Nie uważam, że Grupa Wyszehradzka jest jakimś błędem albo czymś, na co nie warto zwracać uwagę. Nie. Przy odpowiedniej polityce to jest pewien instrument nacisku na tych, którzy decydują, prawda? Trochę instrument perswazji, trochę instrument nacisku, trochę takiego małego szantażyku, co zawsze w dyplomacji się przydaje, ale na tym się ta rola kończy. Natomiast z punktu widzenia interesów Polski, współpraca z tymi dwoma stolicami, które dzisiaj odgrywają rolę, zresztą odgrywały już kiedyś, teraz odgrywają i będą odgrywały. Relacje między Paryżem i Londynem się trochę zmieniają, ale kiedyś, kiedy jeszcze byłem premierem, ówczesny prezydent Francji powiedział mi tak, słuchaj, jak patrzycie na Francję i na Niemcy, to z francuskiego punktu widzenia jest tak, że Niemcy są koniem, a Francja jest woźnicą. I tak ten pojazd Unii Europejskiej pchamy. Odnoszę wrażenie, że dzisiaj, i to się zmieniło przez te lata, Niemcy są i koniem, i woźnicą. Dziękuję bardzo. Pan premier powiedział, że Grupa Wyszehradzka i Trójkąt Weimarski mogą być doskonałym narzędziem wpływu na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. I wspominaliśmy tutaj już o tej Europie społecznej. I tak naprawdę w tej chwili gra toczy się nie tylko o to, jaka będzie Unia Europejska, ale tak naprawdę jak będzie wyglądała globalizacja. Mówimy tutaj o procesie tej socjalizacji globalizacji. I czy w tym kontekście Polska rzeczywiście może jakieś odegrać rolę, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Pytanie do Andrzeja Szejny. Czy ja mógłbym na to odpowiedzieć bardzo krótko, że pod rządami PiS-u na pewno nie. Tu pan premier poruszył bardzo wiele ważnych wątków, z którymi ja się absolutnie zgadzam. No po pierwsze,
Pamiętajmy też, że te wszystkie zjawiska, z którymi mamy do czynienia i których jakby w ogólnym zarysie powody starałem się przedstawić, a więc pewną zmianą nie tyle do światopoglądu, ale pewną zmianę postrzegania rzeczywistości, ten konflikt generacyjny, jakby brak tej świadomości historycznej, gdzie jesteśmy, skąd się wszystko wzięło, to jest jedna rzecz, ale druga, no przecież pierwsze pytanie, bo mówimy o Polsce, tutaj doktor Irek Bill pyta o Polskę, a ja bym zapytał o polski rząd przede wszystkim, tak, bo dzisiaj rządzi nami Prawo i Sprawiedliwość, które żadnej koncepcji polityki zagranicznej nie ma. Po pierwsze, czy to miałby być Trójkąt Weimarski, czy to Grupa Wyszehradzka, czy cokolwiek, ale nie ma nic. Dzisiaj ani nie mamy dobrych relacji, czy jakiejś konkretnej koncepcji polityki, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, chociaż teraz już w ogóle nie wiadomo, jak to będzie po wyborze Trumpa na prezydenta. Jego, jak można powiedzieć, że administracja Baracka Obamy już była średnio zainteresowana Europą, a już Polską w szczególności, tak administracja Trumpa nie będzie w ogóle zainteresowana. Tego się najbardziej obawiam. I dlatego Władimir Putin jest taki szczęśliwy. Nie dlatego, że będzie inna polityka, bym powiedział, tylko wie o tym, że nie będzie, już nie ma tej pewności, nie ma pewności nawet tej sojuszniczej. Trump wielokrotnie w swojej kampanii podkreślał, że NATO powinno się zreformować, mówił jakieś głupstwa o tym, że trzeba inaczej koszty dzielić. To świadczy jego w ogóle braku podstawowej wiedzy. Druga sprawa to jest to, o czym powiedział pan premier. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Francję i Niemcy, ja rozumiem, że można prowadzić trudne negocjacje, jak to się mówi, mieć męską przyjaźń, szorstką męską przyjaźń, jak to jest w polityce, ale nie może być tak, że się nie ma żadnej relacji i nie ma żadnej koncepcji, a jej nie ma. To, że pani premier Szydło gdzieś nagle z młodej piersi się wyrwało, że jednak pani kanclerz, a więc ona pomyślała, że to będzie taki gest w stosunku do Republiki Federalnej Niemiec, że pani kanclerz jest jednak dobrym kanclerzem, tak? No ale z takich słów nic nie wynika, bo tu chodzi o te relacje, które się buduje niejednokrotnie, nie tylko latami, ale też na pewnej płaszczyźnie europejskiej. To jest trochę też jak dziś, spójrzmy. Jesteśmy wspólnie na kongresie współorganizowanym przez Partię Europejskich Socjalistów, gdzie jesteśmy rodziną europejskich partii wiążących się pewnymi wartościami. To jest też kwestia globalizacji, o którą pytasz. No w jakiej rodzinie europejskiej, już nie powiem, czy mądrej, czy głupiej, bo można by tak to upraszczać, ale w jakiej rodzinie europejskiej znajduje się dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość? No w rodzinie partii konserwatywnej Wielkiej Brytanii, albo to ktoś powiedział, partii Kaczyńskich, tak? I jeszcze co ciekawe, w rodzinie partii, wspólnie również w klubie Parlamencie Europejskim, prawda, partii konserwatywnej, która doprowadziła do tego, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, a premier Cameron, tak myślę, już na zawsze historycznie zapisał się negatywnymi zgłoskami w historii nie tylko Europy, ale przede wszystkim swojego kraju. Zresztą powiem tak, gdyby ktokolwiek chciał przekonywać, że wyjście w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest jakąkolwiek odpowiedzią na cokolwiek, to dlaczego Wielka Brytania nie śpieszy się? Tak? No przecież użycie artykułu 50 jest bardzo szybkim. Natychmiast można rozpocząć negocjacje. Jakoś się Wielka Brytania do tego wielkiego politycznego sukcesu obecnego konserwatywnego rządu nie śpieszy. Czyli to chyba nie jest sukces. Czyli chyba to nie była dobra decyzja. Więc okazuje się, że nie mamy żadnych sprzymierzeńców. Był jakiś artykuł popełniony chyba w Gazecie Wyborczej, że właśnie traci Polska, czyli nie Polska, tylko PiS. Cały czas rozróżniają między Polską a PiS-em. Polska niczego nie straciła, tylko trzeba zmienić rząd. Tak? Gdyby dzisiaj rząd był socjaldemokratyczny, tak jak było w czasie rządu na przykład Leszka Millera, dzisiaj relacje byłyby zupełnie inne. Tak? Inaczej byśmy je układali. To PiS jest za to odpowiedzialny i PiS ma taką politykę, albo ich absolutny brak. Jak można w tych globalnych procesach się odnaleźć? Ja uważam, że odpowiedzią na te wszystkie zdarzenia negatywne, które nas dotknęły w Europie, na świecie, powinna być próba głębszej integracji jednakże w Unii Europejskiej. Czy to w ramach strefy euro, czy nie, to jest zupełnie jakby inna sprawa, bo to za chwilę byśmy przeszli na dyskusję ekonomiczną, co to znaczy dla budżetu, czy to dobrze, czy to już teraz, czy to powinniśmy prowadzić politykę
która będzie, która i wejście do strefy euro zabierze nam parę instrumentów gospodarczych, inna zupełnie kwestia. Natomiast to, co jakby postawiłem tą tezę i to starałem się obronić. Dzisiaj żadnej polityki, nie tylko w sferze globalnej, ale europejskiej nie ma, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. I wracając do pana premiera Orbana, którego działalność Zita, że tak powiem, poznała na własnej i Węgrzy na własnej skórze, jak my działalność Jarosława Kaczyńskiego. No chcę tu powiedzieć, że nie to, żebym nie zrozumiał źle, ale ten człowiek to jeszcze przynajmniej od czasu do czasu potrafi zweryfikować, gdzie jest interes jego kraju w jakimś sensie, bo potrafi być pragmatyczny, jak na przykład w relacjach z Rosją. Natomiast główny naczelnik państwa teraz, Jarosław Kaczyński, nawet nie potrafi zdefiniować, gdzie jest interes Polski i tak naprawdę w tych relacjach premier Orban go ogrywa. Ogrywa go po prostu brutalnie, bo jednego dnia jak mu Kaczyński, polski PiS i polski rząd jest potrzebny do jakiejś gry wewnątrz Europy, no to go używa. A jak mu przestanie być potrzebny, to przyjeżdża do Europy i się uśmiecha. A jak przestaje mu potrzebny być w stosunkach z Rosją, to jedzie do Putina. A Kaczyński opowiada dalej po prostu jakieś niestworzone głupstwa w zależności od jego nastroju. Więc największym problemem, jaki dostrzegam, tutaj kończę, bo się rozwinąłem chyba za długo, to jest brak jakiejkolwiek polityki. Brak jakiejkolwiek polityki. Dziękuję bardzo. Zaczęliśmy od spraw bardzo ogólnych, europejskich, globalnych. Skończyliśmy na Polsce. Także myślę, że to jest dobry moment, żeby, ponieważ mamy kilkanaście minut do końca panelu, żeby przejść do rozmowy z uczestnikami. Były zgłoszenia. Wiem, że profesor Wiński jako pierwszy. Tam widzę, że kolejne, to bardzo proszę. Może dam mikrofon. Dziękuję bardzo. Ja zacznę od uwagi pani doktor Skrzypek o kryzysie. Jest takie stare powiedzenie jeszcze z okresu Polski Ludowej, że nawiązujące do mitologii egipskiej. Było dwóch braci, Ramzes i kryzys. Ramzes umarł, kryzys żyje. To jest niezmienne i tak będzie. Zresztą Kennedy'emu grupa japonistów i sinologów, gdy był prezydentem, podsunęła banalną uwagę, że znaki w hieroglifach, które oznaczają słowo i pojęcie kryzys, składają się z dwóch takich subznaków: szansa i zagrożenie. No więc ja będę używał prostych, bardzo i ostrych słów, tym bardziej, że za chwilę będzie zabierał głos kolega Pitella, który jest wykształcenie lekarzem chirurgiem, prawda? Więc pewne chirurgiczne część. Pierwsza uwaga moja jest taka. Optymizm. Ja byłem pierwszym, powiem nieskromnie, byłem pierwszym polskim eurodeputowanym, który zabrał głos w Parlamencie Europejskim, bo byliśmy, było 25 na 50 wówczas polskich MEPS-ów, którzy nagle, podobnie jak z innych krajów, stali się pełnymi członkami od 1 maja 2004 roku do prawie końca lipca tego roku. Wtedy panował optymizm. Dzisiaj króluje pesymizm wszędzie. Otóż co się stało? Gdy optymizm zaczął się od 1989 roku, od wielkich przemian, tak, w Europie Środkowo-Wschodniej nie tylko. Wtedy Freedom House na przykład oceniał, ta znana amerykańska organizacja, że jest 66 państw, a jest w świecie około 200, zaokrąglam, to są demokracje. 10 lat później, w 99, było już ich 120. Dzisiaj, no może więcej nie ma, ale w każdym razie patrzy się na to inaczej. Dzisiaj dominuje pesymizm. Ja spędziłem prawie ostatnie 3 tygodnie na końcu świata, na ziemi ognistej, i miałem okazję czytać codziennie między innymi prasę latynoską. To są dzisiaj najciekawsze analizy. Analizy teoretyków, za chwilę do jednej się odniosę, Jorge Castaneda, byłego ministra spraw zagranicznych Meksyku, bardzo ciekawego naukowca. I mimo, że Trump po angielsku znaczy atut, to dzisiaj w zasadzie lewica jest w odwrocie. Mówię o tym z przykrością. Poza pewnymi tekstami na łamach francuskiego Libération i niektórych pism niemieckich. Więc pierwsza i najważniejsza rzecz, o której nie usłyszałem w tej dyskusji, to napawa mnie smutkiem, to dylemat jest taki. Suwerenność, a współzależność. No to jest podstawowa rzecz. Dzisiaj ci, którzy myślą o suwerenności, tak jak w Polsce,
naczelnik państwa czy inni, no niczego nie rozumieją. Nie ma dzisiaj suwerennych państw i nie będzie już suwerennych państw. Stany Zjednoczone nie są suwerenne, Rosja nie jest i Chiny nie będą. I Unia Europejska też nie będzie suwerenna. Więc jedyna kategoria współzależność. I tu jest pytanie. Nie słyszę. No, nie słyszałem takiej tezy, więc ja ją powtarzam. W każdym razie i to jest związane z tym, o czym mówił przewodniczący panelu, globalizacja. Otóż widać dzisiaj, właśnie wspomniany przeze mnie Jorge Castaneda napisał rewelacyjny tekst dwa tygodnie temu niecałe, mianowicie korzyści z katastrofy. Z katastrofy właśnie, którą stało się zwycięstwo Trumpa, pomijając inne mniejsze katastrofy. I za to odpowiadają negatywne skutki globalizacji. Na przykład Clinton przegrała dlatego, że przegrała w czterech kluczowych, pomijam Florydę, Stanach tak zwanego pasa rdzy, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, ponieważ odbiły się negatywne skutki porozumienia handlowego z Meksykiem, USA z Meksykiem, a także wejście Chin do Światowej Organizacji Handlu. Dalej jeszcze, już zbliżając się do końca, chciałem powiedzieć, że niestety lewica i socjaldemokracja zachowała i Unia Europejska zachowała się za słabo w dyskusji na temat migracji i uchodźców. To jest wielki skandal, zwłaszcza kraj Polska. Na tym w dużej mierze wygrał Kaczyński. Myśmy sami za słabo dawali odpór. No, kraj, którym się narodziła Solidarność i w ogóle całe idee Unii Europejskiej. U nas zachowaliśmy się tak, że daliśmy pole do wzrostu ksenofobii, nacjonalizmu i tak dalej. Nie ma żadnych murów, nie będzie pojęcia Europa Festung niemieckie. Nigdy nie powstanie, nigdy nie powstanie. I z tego trzeba wyciągnąć wnioski i bardzo ostro reagować. Czy będzie jakieś pytanie, panie profesorze? Nie, ja nie mam pytań. Ja mam głos w dyskusji, przepraszam. No, ale prosimy, bo jeszcze kilka zgłoszeń jest, czekamy, żeby przekazać mikrofon. No więc jeżeli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, to bym powiedział tak. Ja 20 lat temu w jednej z książek napisałem, że Europa jest półwyspem Azji. I to dzisiaj widać wyraźnie. Mamy do czynienia z czterema centrami na świecie. Stany Zjednoczone lekko osłabione. Rosja poważnie osłabiona, ale ma jako jedyna wciąż możliwość drugiego uderzenia nuklearnego. Unia Europejska en bloc. I oczywiście rodzące się Indie i tak dalej. Otóż wydaje mi się, nawiązując do tego, o czym mówił premier Miller, że jedyną szansą dla Unii Europejskiej, żeby nie wypaść z tej grupy liderów, to byłoby przyjęcie Turcji i Ukrainy. Ale to jest nierealne w dające się przewidzieć przyszłości. W związku z czym ja patrzę na to bardzo sceptycznie. I oczywiście Polska powinna wejść do strefy euro, bo my nie spełniamy dwóch kryteriów z pięciu strefy Maastricht, ale inne kraje, które wchodziły de facto też nie spełniały tych kryteriów. Więc wydaje się, że Unia Europejska najlepsze czasy ma za sobą. Jeżeli nie wykaże się pewną odwagą, nie dokona zmian kierowniczych i nie przyjmie wersji właśnie współzależność i otwartość na inne regiony. Bo to jest wstyd, to co robi Polska, to co robią Węgry i tak dalej, inne kraje, jeżeli chodzi o migrację i otwarcie. Losy świata widać, że się będą rozstrzygały poza Europą. To od dawna widać. A teraz tak widać jest. Coraz bardziej. Dziękuję bardzo, panie profesorze, ten obszerny głos. Trochę nadużywając władzy przewodniczącego obrad, chcę dać prymat pytaniom. Także moje pytanie jest, czy są pytania na sali, czy tylko wypowiedzi. Jeżeli są pytania, tam widzę jakieś po lewej stronie, to bardzo proszę krótko i zwięźle. Bym prosił o przekazanie mikrofonu od pana profesora Iwińskiego tam na lewą flankę. I prosimy krótkie, zwięzłe wypowiedzi, pytania. Potem panowie po prawej, jak rozumiem, też z pytaniami. Bonasa Rzeszuk, ekspert Komisji Europejskiej. Z tym, co mówił Leszek Miller, zgadzam się w dwóch trzecich. To znaczy, jeśli chodzi o perspektywę geograficzną i perspektywę, jeszcze drugą. Natomiast co do kwestii euro, no mam trochę odmienne zdanie. Uważam, że są i plusy, i minusy. I trzeba poważnie tę sprawę poddać poważnej analizie, a nie na zasadzie najpierw zrób,
a później pomyśl. Czyli najpierw wstępujemy do strefy euro, a później zastanawiamy się, dlaczego są takie, a inne skutki. Jeśli spojrzy się na kraje, które są w Unii Europejskiej, a poza strefą Unią, poza strefą euro, Szwecja i Dania, one mają lepsze wskaźniki pod względem wzrostu gospodarczego czy pod względem bezrobocia. Czy to jest przypadek, czy nie, to jest odrębna kwestia, ale jest to fakt. Czyli nie należy wyciągać jednostkowego wniosku, że strefa euro przyczynia się jednoznacznie do wzrostu dobrobytu danego kraju. I pytanie prosimy. Pytanie. Właśnie pytanie jest moim zdaniem podstawowe, które chciałem zadać. Otóż dobrze się stało, że są obecni tutaj przedstawiciele Partii Europejskich Socjalistów. Przy okazji dobrze, że to spotkanie właśnie w Warszawie, a nie w Pradze Czeskiej, bo słowo PES wywołały pewne jednoznaczne skojarzenia. Natomiast pytanie jest tego typu. Czy lewica socjaldemokratyczna ma jakąś wizję Unii Europejskiej? Czy Komisja Europejska ma być taka dobierana na przykład w ten sposób jak teraz, czy na zasadzie geograficznej, a nie na zasadzie kompetencji? Czyli to tak jakby w Polsce każdy minister pochodzi z innego województwa. Albo nie każdy komisarz innego kraju. Dobrze, jest to trochę sztuczne. I ostatnie jeszcze pytanie. Rozumiem, że są i uważam, że dobrze, że są przedstawiciele Partii Europejskich Socjalistów. Natomiast nie jest to jedyna frakcja lewicowa w Parlamencie Europejskim. Jest frakcja również UE-NGL, której tu na sali nie ma. I mam pytanie do organizatorów. Czy byli zaproszeni, czy też po prostu... Czy nie byli zaproszeni, dlatego ich nie ma. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie przekażemy, bo nie wiemy. Bardzo proszę i proszę o krótkie naprawdę pytanie. Pan premier Miller bardzo obrazowo przerównał ten trójkąt weimarski, wskazując konia i woźnicę. Ale myślę, że zapomniał o jednym, o obywatelu rządek, który się nazywa rządek. Też obywatel, który ma obrządzić tego konia i go nakarmić. Ale jeżeli on ma być dobry w tym trójkącie, to powinien wtedy mieć wpływ na kolejne cztery państwa, które są w Grupie Wyszehradzkiej. Otóż ja widzę istotę działania w Grupie Wyszehradzkiej w ten sposób, że Polska stara się być wtedy reprezentantem ich niejako interesów w tej trójce. Inaczej rzeczywiście nie ma to sensu. I nie zgadzam się, nie podzielam poglądu pana profesora Iwińskiego i w ogóle myślę, że lewica robi zasadniczy błąd. Nie rozumie jednej rzeczy. Nie rozróżnia imigracji od fali, która idzie do Europy. To są zupełnie inne rzeczy, jeżeli nie czytamy po niemiecku i nie chcemy tego tłumaczyć na polski, jeżeli nie rozumiemy tego, co widzą ludzie choćby z Izraela, jak na to patrzą, co nie widzimy tego, co interpretuje się w Turcji, to jesteśmy gorzej niż ślepe kocięta, które będą musiały kiedyś przejrzeć na oczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to możemy sformułować jako pytanie, czy to jest kryzys uchodźczy, imigracji, czy to jest kryzys solidarności europejskiej, bo też to się pojawiło. Dobrze, mamy tu pytania dwa po prawej stronie, to będą ostatnie, ponieważ za 10 minut nasze panie muszą nas opuścić, dlatego dajmy im jeszcze szansę na odpowiedź. Ja już chciałem tylko skonkretyzować pytanie, które już padło, ale ono z racji wagi jest, otóż mówimy o tożsamości lewicy, również w wymiarze europejskim. Mówimy również o Unii Europejskiej. Jeżeli mówi Kaczyński, to podejrzewam, że nie o takiej samej Unii Europejskiej, jak mówi pan premier Miller. Więc pytanie jest takie, jakie są postulaty lewicy pod adresem Europy przyszłości? Jakie są postulaty lewicy polskiej pod adresem przyszłości? Po to, żeby być zrozumiałym dla naszych odbiorców naszych programów czy naszych wizji państwa czy Europy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to pytanie, rzeczywiście kluczowe dla naszego panelu. Pan Sławomir Wiatr, proszę. Ja nie mam pytania, bo też nie liczę na to, że zdążą paneliści odpowiedzieć na pytanie, nawet bym nie miał. Ja tylko w kontekście, w którym się spotykamy, a spotykamy się na Kongresie Lewicy Polskiej, chcę wyrazić w głosie w dyskusji pewną nadzieję związaną z naszą kondycją i nie dlatego, że przyszło nas dzisiaj tu ponad 2000, tylko dlatego i to w kontekście tego, co powiedział Andrzej Szejna i Leszek Miller, że rządzi nami PiS. To jest nasza nadzieja. Ta nadzieja polega na tym, że społeczeństwo polskie w świetle najnowszych badań nieustająco, jeżeli w coś wierzy,
kto wierzy i sympatyzuje temu projektowi, jakim jest polskie członkostwo w zintegrowanej czy integrującej się Europie. To się nie zmieniło od 2002 roku, 2003 roku, kiedy przeżywaliśmy referendum. W związku z tym ta nadzieja w zohydzaniu Europy, bo to nie chodzi o słowa opisu, tylko tak naprawdę tego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości robi i te brednie, które opowiada pan naczelnik, premier były Jarosław Kaczyński, są w tym sensie naszą nadzieją, że mogą być bardzo silnym elementem i naszej tożsamości, pod warunkiem, że te tematy będziemy mocno eksploatować. Akurat Irek Bill, prowadzący ten panel, jakby już staje się zawodowym moderatorem dyskusji o progresywnej polityce zagranicznej, integracji europejskiej, to trzeba przenosić na nasze środowiska. I tak jak na początku wieku nieśliśmy przed sobą ten transparent, ten Unii Europejskiej integracji, tak teraz w środowiskach postępowych, wśród naszych potencjalnych wyborców powinniśmy ten temat bardzo eksploatować, również z punktu widzenia recept, które socjaldemokracja europejska, nie tylko polska, dla tej Europy może mieć. To nas będzie odróżniało od reszty sceny politycznej bardzo istotnie. W związku z tym postulat, uczyńmy z tego jeden z priorytetów, tematów kluczowych naszej polityki informacyjnej i wizerunkowej. Dziękuję bardzo za ten konstruktywny głos. Mamy jeszcze 10 minut. Mamy dwa konkretne pytania. Po pierwsze o Komisję Europejską, czyli o ewentualne zmniejszenie Komisji Europejskiej, że jest za duża, 28 czy 27 członków. Drugie konkretne pytanie, czyli czy mamy kryzys imigracji, czy mamy kryzys solidarności. No i otwarte pytanie, postulaty lewicy pod adresem przyszłości, czyli tak naprawdę można tutaj popuścić wodze fantazji. Od mojej lewej strony Zitu Gurmaj, bardzo proszę, i myślę, do wszystkich panelistów są te pytania. Powiedziałabym, że na te pytania praktycznie nie da się odpowiedzieć w tak krótkim czasie. Powiedziałabym, że Europejska Partia Socjalistów ma wizję i właśnie dlatego tu jesteśmy. Chcielibyśmy pomóc ruchów lewicowych i wzroście i wspomagać ten głos lewicy. Naprawdę mam nadzieję, że skoro prawie 3000 osób tutaj przyszło, to uda nam się jednak to przesłanie zanieść dalej, że lewica istnieje. Oczywiście, że mamy wizję, mamy program. Mówiłam już dużo o prawach kobiet i nierówności, ale jeżeli chodzi o politykę społeczną, to przecież wystarczy powiedzieć, jak ważna jest rola kobiet na rynku pracy. I powiedzmy sobie szczerze, jak wygląda kwestia ubóstwa w Polsce. To też są rzeczy, na którym powinni się pochylić socjaldemokraci. Kwestia migracji i solidarności. Uważam, że Europa ma kryzys wartości, nie tylko kryzys solidarności, nie tylko kryzys migracyjny. Ale proszę pamiętać, że jest też pranie mózgu. Nie chcę tutaj szerzej o tym mówić, ale w czym to jest interesie? From where or friends comes to try a safe place to live. So I think it's just let's keep this discussion mark. W czym interesie jest to, że napływa tyle ludzi, którzy starają się tutaj znaleźć bezpieczne miejsce. To believe that you are ready to change. Myślę, że dużo zależy od tego, co wy będziecie uważali, czy faktycznie jesteście gotowi do tego, żeby coś zmienić, żeby zmienić też rząd. Także zróbmy to krok po kroku. Chciałbym zacząć od problemu, który poruszył profesor Wiński, który mi się wydaje kluczowy, zwłaszcza w obecnej dobie rozwoju sytuacji w Polsce. To jest pytanie o suwerenność. Ten rzeczownik słyszymy co chwila w Polsce w tej chwili. Otóż ja podzielam pogląd, że nie ma suwerenności w stanie czystym. Nic takiego nie występuje. Co więcej, naród czy państwo doskonale suwerenne jest w stanie bezustannego zagrożenia. Można powiedzieć, że Korea Północna jest doskonale suwerennym państwem. Czy to jest przykład do naśladowania? Można powiedzieć, Polska w 1939 roku była znakomicie suwerenna. No i co z tego, że była znakomicie suwerenna?
Otóż my wszyscy, jak tutaj siedzimy, na pytanie, czy Polska jest suwerennym krajem, odpowiemy tak. Ale ktoś tu wejdzie, zabierze mikrofon Jirkowi i powie tak, jak to suwerenna? A przecież polski rząd wypełnia wyroki sądu, który jest zlokalizowany poza polską jurysdykcją. To jest Trybunał w Strasburgu. A przecież polski Sejm ustanawia prawo, które w 60% musi być zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. No to jaka to suwerenność? Otóż wydaje mi się, że na te wątpliwości jest tylko jedna odpowiedź. Otóż współczesne pojęcie suwerenności oznacza dzielenie się suwerennością. My, wchodząc do Unii Europejskiej, podzieliliśmy się własną suwerennością z tymi, którzy podzielili się ich suwerennością z nami. I teraz zasadnicza kwestia zawarta jest w takim pytaniu. Czy to dzielenie się suwerennością jest dobrowolne, czy nie? Czy jednym słowem, czy to zostało narzucone, czy to jest suwerenny wybór państwa czy narodu? Otóż wchodząc do Unii Europejskiej przeprowadziliśmy referendum po to, choć nie spodziewaliśmy się wtedy, że przyjdzie PiS ze swoją doktryną, ale przeprowadziliśmy referendum po to, żeby nikt tej decyzji nie mógł zakwestionować. Bo mieliśmy wtedy taką większość parlamentarną, że mogliśmy to przeprowadzić przez parlament. To by wystarczyło. Ale poszliśmy na rozwiązanie o wiele trudniejsze i bardziej ryzykowne. Tutaj siedzi Sławomir Wiat, który był pełnomocnikiem rządu do spraw referendum. Dlatego, że proszę państwa, nie chodziło tylko wtedy o liczbę głosów tak, bo wszystkie sondaże pokazywały, że to będzie 70%, było 80%, ale chodziło o frekwencję. Bo zgodnie z konstytucją z 1997 roku, żeby referendum było stanowiące, to frekwencja musi uzyskać ponad 50% uprawnionych do głosowania. I my przy wielomiesięcznej kampanii uzyskaliśmy tylko 8 punktów procentowych więcej, 58%. Ale co przez to uzyskaliśmy? Że dzisiaj nie słyszycie państwo takich oto opowieści, przecież możemy to zweryfikować. Tamta większość parlamentarna zrobiła to, ale przecież jest inna większość parlamentarna, która zrobi coś innego. Otóż gdyby rzeczywiście PiS-owi zaświtał taki pomysł, chociaż ja bardzo w to wątpię, że Polskę wyprowadzać z Unii Europejskiej, to ponieważ było referendum, które zdecydowało na tak, to musi być referendum, które ewentualnie zdecyduje na nie. Otóż nie ma takich możliwości. Według tych badań, o których mówił Sławek, prawie 80% Polaków mówi, że jest zadowolonych z obecności w Unii Europejskiej, a wskaźnik, który może nawet wręcz szokować, wskaźnik, który najbardziej poszedł w górę, to jest ludność wiejska, ludność z obszarów wiejskich, gdzie 10 lat temu to był największy przeciwnik, a dzisiaj już nie jest taki przeciwnik. Ale wracam do tej kwestii. Suwerenność, dobrowolność dzielenia się suwerennością jest oznaką współczesnej suwerenności. Wszystkie takie opowiadania o suwerenności w stanie, nazwijmy to krystalicznym, czy patriotyzmu, to jest suwerenność, którą można było od biedy wtłoczyć gdzieś w schemat XIX, XVIII czy XVII-wieczny. Tak, Polska jest dalej suwerennym. Jest suwerennym państwem, bo wszystkie nasze zobowiązania wynikające się z dzielenia się naszą suwerennością zostały podjęte dobrowolnie. Nikt nas do tego nie zmuszał. Ani rządu, ani państwa, ani narodu. Przepraszam, że się na ten temat troszkę się rozwlekłem, ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotna sprawa w kontekście tego, co się w Polsce dzisiaj mówi i co się zapewne będzie mówić w kolejnych latach. Dziękuję bardzo za to mocne przesłanie. Andrzej Szejna, bardzo proszę. Dziękuję. Ja może odniosę się do innych rzeczy, tak, bo Zita powiedziała o kwestiach... To prosimy o zwięźle. Tak, i zwięźle. Bardziej do tego, o co pan też pytał może, bo to pytanie jest ważne i odpowiedź jakby nie padła, a ona jest ważna, ponieważ
pytanie o kompozycję, o skład komisji jest wpisane w szerszy temat, bardzo ważny, który można by poświęcić całkiem odrębną dyskusję, o system podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. I musimy sobie zdawać sprawę, że ten system podejmowania decyzji w Unii Europejskiej jest odzwierciedleniem obawy państw właśnie narodowych do oddawania tego, o czym była mowa, zbyt dużej części swojej suwerenności, czy dzielenia się zbyt dużą częścią suwerenności. Bo jeżeli popatrzymy, no to Komisja Europejska, mimo że ma być niezależna, to oczywiście jest tylko i wyłącznie pochodną państw narodowych i rządów. Jeżeli powiemy o Radzie Unii Europejskiej, to są rządy, obradujące oczywiście przedstawiciele rządów w różnym składzie, i tu nie chcę jakby rozwijać się jakiegoś wykładu na ten temat, i tylko Parlament Europejski jest w jakimś sensie emanacją demokracji bezpośredniej. Wszystkie inne decyzje są podejmowane tak naprawdę na poziomie narodowym i negocjacji narodowych. I chcę też państwu powiedzieć, że wszystko da się też przeanalizować matematycznie, co też zrobiono. Otóż według wskaźnika czy indeksu Szapleja-Szubika, który można policzyć, jaka jest siła głosu każdego z państw, kolegium, w tym akurat w Radzie, wyjdzie na to, że dzisiaj najbardziej prawicowy czy antyeuropejski rząd i Jarosław Kaczyński i świętej pamięci Lech, przechodząc do nowego systemu głosowania, zmniejszyli pozycję i siłę Polski w głosowaniu. I o, dlaczego o tym się nie mówi? Oni, niż było w Nicei. Traktat nicejski dawał silniejszą pozycję Polski, jeżeli już o tym mówimy, niż traktat lizboński, o tym pamiętajmy. Dzisiaj trzy państwa, co do zasady, czy jakby kombinacja, czy będzie Francja, Niemcy, Hiszpania, Francja, Niemcy, o Wielkiej Brytanii już nie mówię, bo jej nie ma, tak, mogą doprowadzić do zablokowania praktycznie każdej decyzji w Unii Europejskiej. Więc jeżeli ktoś mówi, że w Unii Europejskiej, a z kolei więcej państw mniejszych, może zrobić to samo. Więc jaka jest moja konkluzja? Ja uważam, że w Unii Europejskiej nie jest, mamy obawy o to, że jest za mało demokracji, tylko wręcz przeciwnie. Każdy każdego może zablokować i ta Unia jest skonstruowana na zasadzie bezpieczników, które każdemu krajowi pozwalają zareagować, tylko czy się takiemu, który będzie mógł współdziałać z innymi. Dziękuję bardzo. Ania Skrzypek. Bardzo dziękuję, bo po anegdocie z jabłkami czułam się nieco wykluczona a propos poszukiwania amatorów drewnianych jabłek. Nie miałam szansy w poprzedniej rundzie, więc krótko na teraz. Pan profesor Iwiński, panie profesorze, ma pan zupełną rację w sprawie socjaldemokracji, która zagubiła swoją drogę. Jest wiele pozycji na ten temat, że w latach 70. socjaldemokracja zachodnioeuropejska porzuciła marzenie o budowaniu socjalistycznego społeczeństwa. Również klimat lat 80. sprawiał, że było to marzenie nierealne i zapisała w programie, że zamiast socjalistycznego społeczeństwa będziemy budować społeczeństwo oparte na równości i solidarności. Problem jest taki, że dzisiaj równość często kojarzy się naszemu bardziej związanemu z nami elektoratowi z równaniem do dołu, a solidaryzm ma niewiele wspólnego ze sprawiedliwością społeczną i dzisiaj ten apel wymaga zdecydowanie wyjaśnienia, bo inaczej będą to słowa, które będą nadużywane przez innych. Pytanie o wybór członków komisji. Myślę, że bardzo pozytywnym eksperymentem było postawienie na czele kampanii wyborczych tak zwanych wiodących kandydatów. Dzisiaj jest dyskusja, w zeszłym roku Parlament Europejski przyjął raport o reformie prawa wyborczego, w których jest bardzo wiele możliwości. Jest pytanie o polityzację nie tylko przewodniczącego Komisji Europejskiej, ale również pozostałych reprezentantów Komisji Europejskiej, dlatego że ten model sprawiałby, że Unia w sposób federalny dążyłaby w stronę jakiegoś rodzaju koalicji politycznej i wtedy również program Unii jako taki byłby negocjowany jako program wielkiej koalicji. To jest bardzo długa i techniczna dyskusja. Ja jestem jej pasjonatką, ale ja jestem również związaną z Brukselą, nieco biurokratką, więc zatrzymam się w tym punkcie, żeby odpowiedzieć na jeszcze jeden pytanie o przyszłość i o jakie postulaty. Myślę, że w tej chwili cała Unia oczekuje tych obchodów 60-lecia traktatu rzymskiego, ponieważ w jakimś tam sposób sentymentalnie przenosi nas to do przeszłości, kiedy Unia była nadzieją, wspólnotą, do której wszyscy chcieli być, a dzisiaj była mowa o tym. Każde referendum unijne, a referendum unijnych było 55 i Wielka Brytania nie jest pierwszym państwem, które występuje. Zapomniano o Grenlandii, która wystąpiła. Fakt, że nie jest to tak symboliczne jak Wielka Brytania, ale... Nie, ale Grenlandia weszła do Unii Europejskiej na zasadzie wspólnoty z Danią.
Natomiast podjęła suwerenną decyzję, żeby się z Unii Europejskiej wycofać na zasadach preferencyjnych, jeśli chodzi o politykę rybołówstwa. Panie profesorze, jestem gotowa do tej dyskusji, ale chciałabym zakończyć w tej chwili, bo panel się też musi skończyć. Myślę, że to, co jest istotne, to jest otwarcie związane z europejskim filarem praw społecznych. Dzisiaj socjaldemokraci są na czele walki, żeby spraw socjalnych uczynić część zapisów traktatowych, co rozwiązywałoby również problemy, które mają nawet nasi właśnie rodacy, będąc tymi, którzy są beneficjentami wolności przepływu ludności pracy, korzystając z innych marzeń, będąc pracownikami na przykład w Wielkiej Brytanii i w innych krajach. Myślę, że socjaldemokracja przed 2019 rokiem będzie musiała się sporo namyśleć. Czeka nas bardzo wiele trudnych rozmów a propos tego, jaka Unia i co my w tej Unii. Niemniej jednak myślę, że jako socjaldemokraci wiemy, że odbudowa Unii jest warunkiem sine qua non wzmocnienia i odbudowy socjaldemokracji. Stąd też myślę, że lepsze instynkty niż instynkty partykularne koniec końców pomogą nam przezwyciężyć wewnętrzny kryzys idei. Super, dziękuję bardzo. Ten konkretny głos na koniec. Brakowało nam tutaj w opinii wielu dyskutantów tego optymizmu. Myślę, że ten optymizm na koniec się pojawił. Dlatego proponuję, ponieważ podsumowanie będzie na sesji plenarnej, że rozpoczynaliśmy ten panel jako pod tytułem Europa przyszłości, a zakończmy go pod tytułem Europa przyszłości, Europa nadziei. Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom. Dziękuję bardzo za uwagę. Raz jeden, dwa.